Krzysztof i Maja Rutkowski powiedzieli sobie tak. Panna młoda jak z obrazka. To kosztowało fortunę. Krzysztof Rutkowski po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu ze swoją żoną Mają. Tym razem para odnowiła przysięgę małżeńską przed księdzem. Uroczystości z tej okazji oszałamiają przepychem. Sala weselna wygląda jak pałac, a państwo młodzi i Krzysztof Rutkowski junior prezentują się niemal jak rodzina królewska. Szczegóły bajkowej odnowy i zdjęcia z przysięgi małżeńskiej Krzysztofa i Mai Rutkowskich tylko u nas. Krzysztof i Maja Rutkowski odnowili przysięgę małżeńską przed księdzem. Znamy szczegóły. Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski są już małżeństwem 15 lat. Szczęśliwa para postanowiła odnowić śluby przed księdzem i z tej okazji zorganizowali wielką fetę. Na weselu u Rutkowskich pojawiło się ponad 200 osób, a całość kosztowała fortunę. Następnego dnia Krzysztof Rutkowski junior przystąpi do pierwszej komunii świętej i już tata wręczył mu nieziemskie prezenty. BMW dla młodego to zaledwie początek niespodzianek. Kropka. To będzie wyjątkowy dzień. Komunia Krzysia i nasza odnowa przysięgi małżeńskiej przed księdzem. Jesteśmy razem 15 lat. Przyjęcie będzie zorganizowane z przytupem. Kwiaty zamówione z Holandii przyjechały do nas w kontenerze. Sala bankietowa będzie cała w kwiatach. Nie zabraknie wielu atrakcji. Całe przyjęcie kosztowało nas około 500 tysięcy złotych. Zdradził se Rutkowski na dwa dni przed imprezą. Przyjęcie komunijno-weselne państwa Rutkowskich odbyło się w Rąbieniu obok Łodzi w hotelu Jan Sander. Ale dzięki fantazji detektywa miejsce to zamieniło się w prawdziwy pałac. Sala weselna dosłownie tonęła w kwiatach, nie zabrakło złotych akcentów, a na stołach pojawiła się królewska uczta. Uroczystość odnowienia przysięgi małżeńskiej przed księdzem Mai i Krzysztofa Rutkowskich obyła się w kościele o godzinie 16:00. Rutkowski miał na sobie cztery kreacje, trzy smokingi, biały, błękitny, granatowy i czarny frak. Krzysztof junior miał identyczne jak tata stroje. Maja wystąpiła w aż pięciu sukniach ślubnych i wyglądała jak królewna, zobacz to w galerii zdjęć.